Cześć, tu Ernest. W ciągu ostatnich dwóch dni poznaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat pakietów skinów oraz o sekretnym skinie, którego będzie można odebrać za darmo. Na początek sorry za mój głos. W piątek dopiero odetkał mi się nos. Prawie. Z tego powodu na pocieszenie obudziłem się z nadgryzionym językiem. Do teraz boli. A więc, zacznijmy może od pakietu Płomyk Mroku. Wiemy, że wejdzie on 11 listopada do sklepów, w cenie około 110 zł. Będzie on zawierał te oto trzy legendarne skiny, ale o tym już wiemy. Dopiero wczoraj wyszło na jaw to, że ta oto emotka będzie w tym pakiecie. Do tego w tym pakiecie będą jeszcze trzy podwójne zbieraki. Do dzisiaj są one ukryte w plikach gry, ale pewnej osobie udało się zrobić zdjęcie okładki tego pakietu z obu stron. Uwaga, będzie to jeden model podwójnych zbieraków z trzema różnymi stylami. Będzie styl kostki do mrocznej rockmanki, styl czarno-biały do anielicy oraz styl magmowy do magmowego omena. To nie wszystko. Dzięki temu wyciekowi poznaliśmy wygląd trzech malowań na bronie, które też będą w tym zestawie. Dajcie znać w komentarzach, czy kupicie ten pakiet. Dalej w temacie pakietów do zakupienia w sklepach, to w amerykańskiej sieci sklepów z grami przez krótki czas można było odebrać taką oto ciekawostkę. Jest na niej kod, dzięki któremu za darmo można odebrać zbierak. I co ciekawe, tego zbieraka jeszcze nie ma w plikach gry. I nie można już odebrać takiej karty w żadnym sklepie. Już wam mówię, o co chodzi. W wybranych sklepach na terenie Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych do dowolnych zakupów związanych z Fortnite dołączana będzie taka oto właśnie karta z kodem na zbierak. Do tego Fortnite ogłosiło, że do wybranych sklepów w Stanach Zjednoczonych trafią karty podarunkowe na fałdolce. Później mają one też trafić do Meksyku, Kanady i do Niemiec. Z czasem też do wielu innych krajów. Także w formie elektronicznej. To oznacza, że w niektórych krajach będzie można kupić komuś lub sobie fizyczną kartę z kodem na fałdolce. Za jakiś czas trafią one też do sklepów internetowych w formie samych kodów. Karta na zbierak, o którym wam wspomniałem wcześniej, jest taką zachętą do kupowania rzeczy związanych z Fortnite w sklepach. Chodzi tu o takie prawdziwe sklepy. Sam zbierak jest przeróbką i zakazy świąt. Jest w innych kolorach i zamiast niektórych lampek ma zielone płomyki. Dobra, tylko teraz pytanie. Co z Polską? Jeszcze nie wiemy. Samego kodu na zbierak może użyć każdy. Trudniej jest go zdobyć. Na pewno zrobię kiedyś na niego konkurs, ale najpierw te kody muszą stać się bardziej dostępne. Wrócą one do sklepów w listopadzie. Poza tym, w ostatniej aktualizacji Fortnite do plików gry zostały dodane dwie tajemnicze wzmianki o zestawach skinów. W tych dwóch zestawach nic jeszcze nie ma, ale ich nazwy kodowe są nawiązaniem do gry mobilnej Battle Breakers, która jest własnością Epic Games. Słuchajcie uważnie. Co ciekawe, na Androidach aplikacja do pobierania Fortnite na telefony została zmieniona na po prostu aplikację Epic Games, żeby nie była już ona tylko do Fortnite. Uwaga, to jest tylko moja teoria, ale myślę, że Epic Games przeniesie ich mobilną grę Battle Breakers na ich aplikację do instalowania gier. I wtedy, gdy ta gra będzie tuż obok Fortnite w ich aplikacji uruchamiającej, w życie wejdzie współpraca Fortnite i Battle Breakers, która pewnie wymagałaby od nas pobrania gry Battle Breakers. Kiedy to się stanie? Nie wiadomo. A czy w ogóle się stanie? Nie wiem. Nie pracuję w Epic Games. Na koniec trochę gorzka ciekawostka. Osoba, która udostępniła mapę rozdziału drugiego przedwcześnie, została pozwana przez Epic Games. Z tego, co się tutaj doczytałem, to był on testerem nowych rzeczy w Fortnite. Nie tylko on udostępnił zdjęcie nowej mapy, ale i rozpowiadał w różnych miejscach ciekawostki na temat nowego rozdziału. I to tyle. Nie udostępniajcie nowych rozdziałów, zanim wyjdą i do zobaczenia w busie bojowym.